Pewnie kojarzycie kształt myśliwca F-117. A jeżeli nie, to ten taki czarny i kanciasty. Chodziło o to, żeby minimalizować echo radarowe tego samolotu. Wątpię, by projektanci RZE kierowali się tymi samymi kryteriami, projektując kształt koperty i bransolety tego zegarka. Ale tak mi się jakoś zawsze kojarzy z tym właśnie myśliwcem. To zresztą nie jedyna lotnicza paralela w tym zegarku. Drugą taką bardziej oczywistą jest to, że jest to zegarek tytanowy. Zarówno koperta, jak i bransoleta są z tytanu, a to zaiście lotniczy materiał. Zatem RZE Endeavour, zaczynamy. Jest to pierwszy z dwóch zegarków RZE, jakie finalnie wylądowały u mnie w kolekcji. Ten tak naprawdę przykuł moją uwagę nowatorskim designem, takim nietuzinkowym podejściem do zrealizowania divera. Koperta jest bardzo mocno cięta geometrycznie i właściwie wszystko składa się z pewnych płaskich powierzchni. Niewiele tutaj miejsc, które miałyby charakter zaokrąglony. Buduje to taki nowoczesny wizerunek, prosty, geometryczny, nieprzekombinowany, a całościowo taki spokojny, zdecydowanie pokazujący, że jest to tak zwany tool watch. Matowa czy satynowa powierzchnia wynikająca z użytego materiału sprawia, że ten zegarek nie łapie mocno światła, nie jest to błyskotka, która rzucałaby się w oczy. To uczucie dodatkowo potęgowane jest przez użycie płaskiego szafirowego szkła. Generalnie rzecz biorąc, nie jest to zegarek, który łatwo łapie światło i może się jakoś straszliwie rzucać w oczy i podobać po prostu, bo jest błyskotką. To nie jego terytorium. Jest to z wyglądu i z funkcji tool watch. A producent chwali się tym, że użyty tytan został pokryty odpowiednią powłoką, aby był bardziej odporny na zarysowania. Na razie mam go około 3 tygodni i jakoś nie zauważyłem, żeby się porysował. Tarcza jest dość prosta, ma piaskowaną strukturę, która z jednej strony jest bardzo funkcjonalna, bo zapewnia dużą czytelność, a z drugiej strony potrafi też nieco zagrać ze światłem i wyglądać różnie w zależności od oświetlenia. To dodaje delikatnego uroku. Nakładane indeksy, w tym niektóre są dwukolorowe z wykorzystaniem dwóch kolorów lumy, też dodają mu nieco charakteru. Generalnie jednak muszę powiedzieć, że postawiono tutaj zdecydowanie na użyteczność i przejrzystość designu. I to się podoba. Koronka pracuje bardzo fajnie. Obawiałem się, że w tytanowym zegarku może praca gwintów być specyficzna, ale nie. Nie można się tutaj do niczego przyczepić. Wszystko działa tak, jak działać powinno. I zakręcanie czy operowanie koronką jest przyjemnością. Bardzo fajna i wygodna jest też bransoleta, ale muszę zauważyć tu jedną przypadłość. Nie wiem, czy to przypadłość mojego egzemplarza, ale zdarzyło mi się to już drugi raz w zegarku z tytanu, że piny, którymi bransoleta jest skręcona, które pozwalają nam bardzo wygodnie regulować jej długość, mają tendencję do odkręcania się podczas noszenia i trzeba na to uważać. Ja poradziłem sobie odrobiną lakieru do paznokci, który pożyczyłem od żony i już jest dobrze. Na moim 17-centymetrowym nadgarstku siedzi on bardzo wygodnie, pomimo stosunkowo dużych jak na moje standardy wymiarów. Dzieje się tak dzięki temu, że uszy koperty są bardzo ładnie sprowadzone w dół, a bransoleta ma damskie endlinki, co pomaga jej objąć bardzo fajnie rękę. Nie jest też to zegarek wysoki i zaskakująco dobrze sprawdza się w kombinacji z mankietem. Co mogę powiedzieć? Tak jak nie byłem przekonany do końca, gdy otwarłem pudełko i zobaczyłem go po raz pierwszy, tak już niedługo potem wiedziałem, że to jest całkiem wyjątkowy zegarek. Do tego stopnia, że jak już wiecie, bo pokazywałem i w wideo, i na grupie, w mojej kolekcji jest już drugi zegarek od RZE, tym razem Pilot, czyli RZE Fortitude. Ale nigdy nie spodziewałem się, że będę miał w kolekcji naraz dwa zegarki tytanowe. I to tyle krótkiego podsumowania moich spostrzeżeń na temat tego naprawdę fajnego tool watcha. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się zdrowo, cześć i do zobaczenia.